Seks erotyczny, tak? Sklep Tak, sklep erotyczny, tak? Wenus. Dobra, proszę pani, idą święta, potrzebuję coś dla mojej kobiety fajnego. Ale słucham pana pytania. No, chciałbym, żeby pani coś doradziła dla kobiety na święta, żeby coś tam, jakiś prezent. Proszę pana, a z jakiego asortymentu? Nie wiem, jakieś zabaweczki czy coś. A chodzi panu o zabawki śmieszne, czy zabawki, jak to mężczyźni nazywają, wibratory? No, wibratory może. No to niestety, ale muszę pana zaprosić do sklepu. Rozumiem. A jakieś śmieszne macie? Śmieszne wibratory? Nie, a co no, dla pana jest śmieszny ogólnie, wibrator? Śmieszne zabawki, o to mi chodzi. Tak, mam cały pokój. No nie wiem, no chciałbym, żeby pani coś doradziła, bo ja na tym się nie... Ale ja chętnie panu doradzę, ale nie przez telefon, tylko w sklepie. To znaczy, ja bym chciał zamówić przez internet. To proszę wejść na stronę internetową www.venus.net.pl. Ale ja nie wiem, co dziewczyny lubią, co kobiety lubią. Panie, no, a to pyta pan obcej kobiety? No tak, no chyba najwygodniej. No ale no, skoro ma pan kobietę, no to chyba pan powinien wiedzieć, co kobieta pana lubi, tak? No ale jakoś nigdy... A pyta pan w tej chwili obcą kobietę. No z zabawek jakoś nigdy nie korzystaliśmy, wie pani. Ale to rozumiem, że mnie bardziej pan ufa i wierzy w to, co ja mówię, niż własnej partnerce, tak? No jeżeli dzwonię do sex shopu, no i pani tam pracuje, to chyba pani się zna na no ale, rzeczy, tak? No to dobrze, a lubi pan pomidorową czy ogórkową? Ja lubię ogórkową. No widzi pan, a żona może lubić pomidorową. No, ale ja pytam panią... A ja mogę lubić grochówkę. A jest panie, pani... to jest wszystko A jest rzecz... pani... To jest wszystko, drogi panie, rzecz gustu. Tutaj nie ma nie, jednego nie, nie. wibratora, który stoi jest, na półce. Jest pani kobietą, czy jest pani facetem? Proszę pana, jestem kobietą i no jak właśnie, każdy... No moja żona też jest kobietą. I jak każdy normalny człowiek, mam swój gust. Pana żona może lubić chude i długie, a ja mogę lubić krótkie i grube. No tak, ale... No właśnie, no więc wybieramy na mój gust, czy na gust pana żony? No moja żona zawsze bo mówi... Bo domyślam się, że będzie używała żona, nie ja. To znaczy, pani lubi małe, a moja żona zawsze mówiła, że nie liczy się pędzel, ale malarz, także... Wie pan co, taki... takie dyskusje, ja chętnie panu wszystko pokażę w sklepie. Naprawdę? Wszystko? My nie prowadzimy infolinii telefonicznej, jeżeli chce pan zamówić przez internet, do tego służy strona internetowa. Dobra, ale ja trzymam panią za słowo, że pani wszystko mi pokaże w sklepie, wszystko, tak? Wszystki towar, jeżeli jest pan inteligentnym człowiekiem i jest pan myślącym, więc mogę panu pokazać wszystki towar, który mam na półce. Wszystki? Wszystki, dokładnie. Wibratory, cipki, dmuchane lalki, fiutki. Wszystki? Czy cały? Tak. Cały towar. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Jeżeli jest pan inteligentny, pokażę panu wszystki towar. Halo? Dzień dobry, widzę pani. Ja dzwonię po Bielska. Majorka, ale krzyczą te psy, wiecie pani, my chcemy kupić pieska, Jorka, lalunię taką, skokarską, czerwoną. I czy można go jeszcze kupić? No jeszcze można. Ja bym bardzo go chciała powiem mi pani, czy pani mi go sprzeda, bo babcia dała kasiorę na psa. Na święta. Babcia dała? Na święta. Aha. A mamusia to jest obok? I ojciec, bo mama nas zostawiła, pojechała za granicę z jakimś fagasem. Aha. Tak. Tak tata mówi zawsze i wiesz pani, mogę i dać tatusia? No to poproszę tatusia. Dobrze, wiesz pani, już dam tatusia. A będziemy mogli przyjechać, ja cię przytulić tego pieska. No dobrze, to daj tatusia, dobrze? Tak. Ale te psy się tam leją! Cholera! Ale zadyma!
Proszę pani! Co one robią? Niech pani idzie tam! Proszę pani! Mhm, one szczekają. Niech pani ulatuje, lalunie! Proszę pani! Proszę pani! Oni się biją się te wszy! Tato, trzymaj panią, cholera! Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No my dzwonimy w sprawie psa. No właśnie, tak nie wiedziałam, córeczka poważnie czy nie. Nie, no poważnie, spokojnie. Aha, no dobrze, to proszę pytać. No ogólnie, no co pytać? No chcę psa, no i nie mam pytań. Aha. No. A, i już. No tak, chcę psa i kropka. No dobra. No. No to zapraszam. No to przyjmuję zaproszenie. A kiedy pan by chciał jechać? No to jakoś. No jak będzie jeszcze? Co będzie? Sunia, dostępna. Będzie, spokojnie. Ja mogę jutro podjechać. No to niech pan przyjedzie jutro, bo jest okres przedświąteczny i no jest bardzo dużo telefonów. Tak? Aha. Ale takiego telefonu jak my zrobiliśmy to jeszcze nie ma. Nie było. No nie. No właśnie. Czyli jednak, kurde, dzięki nam lalunia pani zostanie w pamięci, także myślę, że nam najpierw... Na pewno. No właśnie. No właśnie, także... Przyjdę. W tygodniu jakoś do pani przyjadę. Jutro jeszcze się odezwę, okej? Dobrze. Dobrze. To dobrze. Dzięki śliczne za telefon i do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Jeszcze córka chcę. Tak dać, czy nie? No dobrze, poproszę. Trzymaj, Gabrysia. I proszę pani, już się nie leją? Już się te psy nie leją? No nie, wiesz, one tak tylko szczekały. Bawiły się. Ale dzić tam. A, proszę pani? Mhm. A będę mogła panią przytulić? Jak przyjedziemy po pieska? No będziesz mogła. A później będę mogła pani dać? No też będziesz mogła. Bo mama wyjechała i ja nie mam komu dać buzi. A tacie? A ja dla dziewczyny chcę. Aha. Będzie pani moją mamą. No to porozmawiamy, jak przyjedziesz z tatusiem, dobrze? Tak, a ma pani faceta? No mam. A tata lepszy będzie chyba, widzę pani. Przyjedźcie w tygodniu, dobrze? Dobra. Tato, pani powiedziała, że nie ma faceta i będzie moją mamą nową. Widzę pani. Tak. I tata się cieszy. No to dobrze. Dobra, to my przyjedziemy niedługo i wyślę mi pani buzi taki mua. Tak. Na dobranoc. Tak, dobranoc. Proszę buzi. Ale młyn.